W minionym tygodniu w Chrzanowskim Szpitalu oficjalnie otwarto zmodernizowaną pracownię tomograficzną. Do dyspozycji chorych oddano jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu. Na pewno jest to najlepsza, największa pracownia pod względem możliwości klinicznych i możliwości technicznych, technologicznych pomiędzy Krakowem a Katowicami. W tym regionie nie ma aparatu, który byłby w stanie dorównać możliwościom pracowni, która tutaj została powołana. Zakupiony przez szpital tomograf jest niskodawkowy. Oznacza to, że jest dużo bezpieczniejszy dla pacjentów niż urządzenie, które wcześniej było eksploatowane. Wyposażony w specjalny algorytm tworzenia obrazów, tak zwany AZIR, umożliwia bardzo znaczną, powyżej 40%, a w niektórych badaniach nawet do 50% redukcję dawki promieniowania, którą otrzymuje pacjent podczas badania. Ponadto tomograf zużywa o 40% mniej energii niż inne tego typu urządzenia. Zyskuje na tym środowisko i szpital, który będzie płacił mniejsze rachunki za prąd. Co ważne, moc urządzenia jest porównywalna do podobnych, a dużo większych tego typu aparatów. Dzięki temu jest on bardzo szybki i precyzyjny. Szpital zakupił z urządzeniem oprogramowanie pozwalające na nawet bardzo szczegółowe badania, na przykład diagnozowanie drobnych zmian guskowatych w płucach. Drobne zmiany, które do tej pory w porównaniu z poprzednim tomografem były oceniane tylko na wizus, czyli mogliśmy je ocenić wzrokowo, przy pomocy tych programów komputerowych, które są dla nas dostępne, możemy taką zmianę ocenić nie tylko pod względem wielkości, ale pod względem gęstości, pod względem objętości czy masy. Lekarze uzyskują więc dużo więcej informacji niż wcześniej. Możliwe jest także poszerzenie diagnostyki. Teraz rezonans pozwala na zbadanie pacjenta od czubka głowy do stóp. Możliwa jest diagnostyka w zakresie chorób nowotworowych, serca, udarów czy angiografii. Możemy diagnozować jak gdyby poszczególne elementy, tak jak już mówiłem, na przykład o opcjach angio, gdzie dokładnie możemy ocenić na przykład naczynia, czy tętnicze, czy żylne w ośrodkowym układzie nerwowym i poza nim, gdzie program komputerowy nam pokaże, jak wygląda dane naczynie, jak przebiega, czy są jakieś zmiany typu blaszek miażdżycowych, czy są jakieś tętniaki, czy są zwężenia. Dokładnie możemy ocenić, na jakiej długości te zwężenia występują, jaki jest dokładnie procent zwężenia, czyli to nam jak gdyby ukierunkowuje dalsze postępowanie z pacjentem. Oprócz tomografu szpital zakupił nowe urządzenie do podawania kontrastu oraz stację diagnostyczną. To tam lekarze będą pracowali nad wynikami z rezonansu. Ponadto stacja daje możliwość łatwiejszej i szybszej konsultacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Mamy taką opcję, że całe badanie w całości nie tylko jest przesyłane do tej stacji diagnostycznej, ale również może być przesłane na przykład do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności, gdzie badanie może oglądać szybko na przykład neurochirurg i zakwalifikować pacjenta do zabiegu operacyjnego. Zakres badań, jaki umożliwia ten tomograf, będzie zgłaszany do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor szpitala nie ukrywa, że liczy, iż z czasem uda się uzyskać większy kontrakt na tego typu badania. To jednak kwestia przyszłości, bo na razie bez ograniczeń z tego urządzenia będą korzystali pacjenci oddziałów szpitalnych. Niestety w związku z tym, że odrębnie się kontraktuje badania ambulatoryjne, no to tutaj jesteśmy uzależnieni od wielkości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Póki co on nie wzrósł w związku z tym, że mamy nowoczesny aparat. Nie spodziewam się, żeby to nastąpiło w tym roku, no ale będziemy zabiegać, żeby kolejne lata przyniosły wzrost. Nowy tomograf kosztował około 1 700 000 zł. Połowę tej kwoty ze swoich środków pokryje szpital. Resztę sfinansowały samorządy wszystkich gmin powiatu, w tym gmina Chrzanów, Starostwo Powiatowe oraz Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Otwarcie zmodernizowanej pracowni tomograficznej było okazją do podziękowań dla darczyńców. Przez najbliższe kilka lat pacjenci Chrzanowskiego Szpitala mogą więc korzystać z urządzenia najwyższej klasy. Po jakimś czasie trzeba będzie jednak pomyśleć także o wymianie tego tomografu, przyznał dyrektor placówki. Za kilka lat będziemy musieli myśleć ponownie o aparaturze nowej generacji, no bo takie są doświadczenia funkcjonowania szpitali, olbrzymiego postępu technologicznego, rozwoju medycyny i nie możemy stać w miejscu, jeżeli chcemy odpowiadać na potrzeby pacjentów. Zmodernizowana pracownia tomografii komputerowej już wykonuje badania.